W naszym radiowym studio już dzisiaj pierwsi goście przyjechali z południa naszego kraju. Formacja Szaszamani w składzie Krzysiek Kazanowski, znany jako Igor INI. Witaj. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Gabriela Budzianowska, znana jako Gabi. Gabi, przepraszam, że nie zacząłem od ciebie jako kobiety. Nie, gniewam się, witam serdecznie. Oraz Tomasz Płonka, znany jako Dr. Young. Witaj serdecznie, Tomek. Witam was wszystkich. Maken specjalnie dla ciebie. Przywieźliśmy kołocz ze Śląska. Co ty mówisz? Kołacz? To pierwsze ciasto. Sam go piekłem wczoraj. Więc na Śląsku jest taki zwyczaj, że w szczególnie uroczystych okazjach, na przykład wesele, zaprasza się gości na wesele, roznosząc do nich kołocz. Czuj się, jakbyś był na weselu dzisiaj. Czuj się, jakbyś był na... My mamy dwulecie, drugie urodziny. Drugą rocznicę. Tak. Drugą rocznicę założenia okazji, zespołu. Z tej okazji kołocze. Ja myślę, że jeszcze chyba do ciebie nikt z kołoczem nie wpadł. Oglądam twoje audycje, się bardzo... Nikt dziwi. W ogóle nie wpadł do mnie jeszcze z ciastem. Wiesz, tak, ludzie nie myślą o tym, że te dwie godziny, że mogę być głodny. Dziękuję wam za tą troskliwość. Smacznego, wegetariański na pewno. A jak w takim razie wypadły te obchody? Co było oprócz ciasta? Tradycyjnie, można by powiedzieć, zaczęło się od spotkania, takiego można by powiedzieć otwartego, rodzinnego. Tak świętowaliśmy też w ubiegłym roku i między innymi dzięki temu Gabi się pojawiła u nas w zespole, bo zaprosiliśmy ją na obchody pierwszej rocznicy. No i jak już pojawiła się, to została. Także to jest ta trzecia okazja. To mam nadzieję, że wczoraj nie było jakichś gości z zewnątrz, bo wy już macie 12-osobowy skład. No tym razem nie, tym razem nie. No później to już taka nasza tradycja, zrobiliśmy sobie secik próby zespołu, więc można by powiedzieć, uczciliśmy muzycznie także naszą rocznicę. Do tej atmosfery panującej w zespole jeszcze chciałem powrócić później, a na początek powiem wszystkim słuchaczom, że okazją do naszego spotkania jest debiutancka epka zatytułowana Origin and Culture, właśnie wydana przez wytwórnię Zima Records. Zespół nazywa się Szaszamani i pojawia się w audycji no po raz pierwszy, bo nie było okazji, nie było żadnego wydawnictwa wcześniej. Słuchajcie, zacznijmy od tego, jak doszło do tego, że tylu weteranów polskiej sceny reggae spotkało się w jakimś kolejnym składzie? To ja może zacznę od tego, że pamiętasz, byłem chyba u ciebie z jakieś 2-3 lata temu. Z Lion Vibrations. Z Lion Vibrations i no, powiem tak, troszeczkę wszyscy chyba... Wszyscy byliście, Tomek był z Yahoo, Gabi była z Natural Mystic. Natomiast tamta sytuacja spowodowała, że no, zaistniały okoliczności, w których rozstaliśmy się z zespołem Lion Vibrations. Oni chyba troszeczkę bardziej poszli w tą stronę jazzową. Ja natomiast jestem urodzony chyba do innych celów. No i w momencie, kiedy doszło do rozstania, stwierdziłem, dosyć, trzeba przejść na emeryturę. Ale ten oto człowiek, czyli Tomek, Dr. Young, od wielu lat znany mi, naciskał. Pozytywnie cię motywował. Pozytywnie motywował, tak, przyjedź, zobacz, a ja ci pościągam muzyków. Ja w to nie wierzyłem. Okazało się, że Tomek jest na tyle przekonywującą osobą, że rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, naściągał weteranów, z czego się niezwykle cieszę, bo występować obok takich osób jak Mario Tolo, jak Marcin z zespołu Trawa Dub Band, czy z Yahoo, czy obok ludzi, którzy byli związani z Tabu i naprawdę wieloma innymi formacjami regowymi, no to jest coś niesamowitego. No i oczywiście, szanowni tutaj moi przyjaciele, którzy są obok mnie, to jest coś, co mnie napędza. Więc tak naprawdę to Tomasz tutaj miał siłę sprawczą. Ale już tak nie mów, że ja cię zmuszałem. Ja ci tylko powiedziałem, że... Nie zmuszałeś mnie, tylko mnie zachęcałeś. Jak nie będziesz grał reggae, to pójdziesz do piekła. No jest taka, krótko powiem, przypowieść chyba biblijna, że jeden człowiek dostał jeden talent, drugi trzy, trzeci pięć. No i ten, który nie pomnożył talentu, został odrzucony, tak? Czyli dostałeś, nawet jak ten jeden talent dostałeś, nie dostałeś pięciu na super gwiazdę, ale dostaliśmy talentu, po jednym, więc trzeba go wykorzystywać. To była silna motywacja, jak zauważyłeś. No. Słuchajcie, mamy 3 egzemplarze tej epki, gorącej epki, bo to dzisiaj chyba premiera taka oficjalna, tak? Tak, właśnie trzymaliśmy ją dla ciebie. I dla naszych słuchaczy, ponieważ 3 egzemplarze powędrują do was, tylko nie jest to takie łatwe, trzeba najpierw odpowiedzieć na pytanie. Czy możecie to pytanie zadać? No pytanie będzie dosyć skomplikowane, a z drugiej strony chyba bardzo proste. Bo chcielibyśmy, żebyście spróbowali odpowiedzieć na taką oto rzecz. Co znaczy według was roots w muzyce reggae?
autorów najciekawszych wypowiedzi nagrodzimy tą epką. Tu mi się rzuciło w uszy taki tekst. Nie boję się powiedzieć, tylko miłość wszystko zmienia. A czy nienawiść nie zmienia? No na pewno. Powiem ci szczerze, że akurat autorem tego fragmentu tekstu jest Asia, którą słyszeliśmy także w utworze, więc mówiąc szczerze, to trzeba by do niej skierować to pytanie, ale chyba było to sprowokowane przez zwrotki, które pisaliśmy we dwójkę w przypadku tego tekstu, więc... Ja to interpretuję tak, że miłość i tak zwycięży nienawiść. No to też w pewnym sensie... jest dobry kierunek interpretacji. Positive message. Tak, poprzez nazwę teksty odwołujecie się bezpośrednio do takiego czystego jamajskiego reggae. Czy to ma obecnie sens w Polsce? Mnie się wydaje, że tak. A dlaczego? Sporo z naszych przyjaciół, zresztą sam wiesz o tym doskonale, odeszło od tradycyjnego roots reggae. I myślę, że chyba wytworzyła się taka nisza, żeby powrócić do takiego grania. Wiesz, w zasadzie poza zespołem Paralysh Band to chyba już nie znajdziemy zbyt wielu kapel, które odwołują się do tradycji Burning Spear'a, czy może artystów z kręgu Culture i tego typu brzmień. Więc my stwierdziliśmy, że to chyba jest ten kierunek, który nam najbardziej odpowiada. Że wypełniacie taką lukę na rynku, ta, która się wytworzyła. No sam widzisz, chociażby skład, jakby na to nie patrzeć, 12-osobowy jest czymś, no, niespotykanym. Absolutnie niekomercyjnym. I niekomercyjnym, tak. Kiedy widzi się dzisiaj zespoły nawet przyjeżdżające z Jamajki, no to co najwyżej dwa klawisze wypełniające instrumenty dęte, a to nie jest to samo brzmienie, tak przynajmniej mnie się wydaje, jeżeli chodzi o roots reggae. Z jednej strony... No. Pytałeś, czy to ma sens. Oczywiście, że ma sens, dlatego, że ja uważam, moim zdaniem ma sens, uważam, że reggae pozbawione tych podstawowych wartości, nawet sloganów, tylko oczywiście niebanalnie ujętych, traci wiele na tym. I myślę, że to jest jedna z przyczyn spadku popularności. A z jednej strony, tak mnie to teraz zaintrygowało, bo z jednej strony zauważyłem takie bardzo pozytywne reakcje na Facebooku, głównie na waszą twórczość, na to wideo z próby, które tam wrzuciliście, a z drugiej strony rzeczywistość jest twarda i frekwencja na koncertach takich roots reggae'owych jest coraz niższa. Czy to pozwala wam funkcjonować jako tak właśnie takiemu licznemu zespołowi? Przede wszystkim cieszymy się z tego, co robimy. I to jest taka moc sprawcza, która powoduje, że chcemy się spotykać na próbach. Chcemy oczywiście grywać koncerty. Mamy nadzieję, że to, że wydaliśmy tą epkę, że ludzie usłyszą tego typu brzmienia, spowoduje, że gdzieś pojawimy się częściej w przestrzeni takiej live'owej. Natomiast, wiesz, no, prawda jest taka, że no, rzeczywistość pokazuje, że naprawdę jest bardzo trudno dzisiaj zaistnieć i zafunkcjonować z zespołem 12-osobowym, nie tylko ze względu na jakieś kwestie logistyczne, ale na przykład problem jest z zainstalowaniem takiego bandu na scenie. I niektóre sceny tego nie ogarniają. Scen, rzeczywiście. Ja powiem jeszcze taką rzecz, że my nie jesteśmy w ogóle zespołem. My jesteśmy społecznością i czy my będziemy mieli takim na koncertach 100 czy 500 osób, to nam po prostu zupełnie nie przekłada się na naszą pracę. Lubimy po prostu pracować. Ja akurat najbardziej, co mnie interesuje w muzyce, to jest praca nad nią, zrobienie tej muzyki i jej nagranie. Jeżeli ktoś chce, przyjdzie na koncert, jestem szczęśliwy, ale jeżeli będę miał 20 osób, powiem trudno, ale robię dalej. Złączyła nas też chęć grania tego roots, bo... No w sumie myśmy wszyscy przeszli na emerytury, tak? Tak, tak, dokładnie. W tym momencie i po roku żeśmy szybko wrócili, bo nie da się funkcjonować. Pamiętajmy, że jeszcze wśród nas są młodzi ludzie, bo to nie jest tylko tak, że powyciągaliśmy tych dziadów starych weteranów, jak to stwierdziliśmy, z zamrażalki niektórych powyciągaliśmy, ale są też młodzi ludzie i oni się edukują. To są muzycy wychowani na szkole jazzowej, na wiesz, typowym graniu
na studiach, tak? A my im pokazujemy trochę inne oblicze tej muzyki, takie może prostsze, prymitywniejsze, ale transowe i feelingowe, dokładnie. I emocjonalne. Dokładnie, o to nam chodzi tak naprawdę. Edukacja po prostu. Skąd wzięła się ta nazwa Szaszamani? Bo to jest też miejsce etiopskie, jakby no nie nazywacie tego, nie nazywacie zespołu Grunwald, chociaż jesteście Polakami. No właśnie. W zasadzie tu dwie rzeczy zadecydowało o tym. Po pierwsze, z tą nazwą wiąże się historia dotycząca pewnej takiej szczególnej osoby dla mnie, bo to był kumpel, przyjaciel, którego poznałem wiele lat temu, Sławek Kunc, wydawca fanzina regowego, później można by powiedzieć globetrotter, podróżnik, to on w zasadzie przywiózł pierwsze informacje z Szaszamani z Etiopii do nas i w pewien sposób, on tam był? On tam był, tak. On tam pojechał z misją taką humanitarną i co ciekawe, nawet chciał się podzielić dźwiękami polskiego reggae z miejscowymi rastamanami. Właśnie wziął ze sobą płytę jeszcze wtedy z Grozy, ale powiedzieli, że nie, oni płytę to raczej nie, co innego by chętnie przyjęli. Mhm. W każdym bądź razie Sławek przywiózł informacje o Szaszamani, troszeczkę szczegółów, jak tam żyją Rastamani na ziemi etiopskiej. No i my go tak pieszczotliwie nazywaliśmy Szaszmen w zespole i stąd gdzieś ta inspiracja się pojawiła. A ponieważ Sławek nie żyje od kilku lat, to stwierdziłem, że może będzie ta forma jakiegoś uczczenia pamięci tego człowieka. No a druga rzecz, no Szaszamani to jest wspólnota, no i rzeczywiście, jak się okazało, nazwa była trafiona, bo zaczęliśmy tworzyć taką wspólnotę. Tomek w swoim domu nas gości i tam mamy. No właśnie o to chciałem zapytać, o ten taki akcent lokalny, bo ja u Tomka też byłem, widziałem tą salkę prób piękną na strychu jego domu. Wszystko rozumiesz. Tak. I to wydaje mi się, że to właśnie jest jakby główna siła napędowa tego zespołu, takie działanie społeczne, prawda? Że wy się spotykacie regularnie w jakiś tam dzień w tygodniu, niedzielę, o określonej godzinie. Świętujemy Dzień Święty. Tomek gotuje dla wszystkich zespołu, gości nas, częstuje obiadami i wszelkimi dobrociami swojego domu. Ale nie słodźmy mu, tak? Też czasami potrafi wywalić prosto w twarz. Ale to na górze. Rzucić pałką. Tak, to na górze. Rzucić pałką. Ale to, co mnie zaintrygowało w tym, co Tomek mi opowiadał, to właśnie było to, że zanim wy idziecie grać, to najpierw sobie musicie trochę pogadać, tak. Jakby wprowadzić się w dobry nastrój. No i pojeść, tam kołocz. Krupnioczek po śląsku. A ponoć się nie gra z pełnym brzuchem. Ja mam często w rajderach pisane, że obiad to nie szybciej niż 2 godziny przed koncertem. Zgadza się, masz rację. U nas po prostu każdy jedzie z innego rejonu jakby. Każdy mieszka z nas gdzie indziej. Najdalej ma chyba Tolo. Tak. I Tomek dba o to, że jak przyjedziemy do niego do Gliwic, to żebyśmy głodni nie wchodzili na górę, a później druga połowa dania czeka po próbie. A co się dzieje, jak ktoś nie pojawi się na próbie? Tomek, opowiesz o tym? Raczej nie przewidujemy zmian w składzie dalszych, ale tak, no mogę powiedzieć, dlatego że nie wiem, może ktoś młody słucha, jak to się robi. Moje zdanie jest takie, że jak ktoś w ostatnich zespołach, to było tak samo w Dżachu, tak samo teraz. Jeżeli kogoś nie ma dwa razy, to zrezygnował sam, obojętnie jakie są przyczyny, no chyba, wiadomo, choroba i takie rzeczy to nie wchodzą w rachunek. Tomek po prostu twarde reguły ustali. Ale to troszeczkę takiego zamordzia musi być, jeżeli ktoś dwa razy nie przyjdzie, bo sobie nie poukłada, bo to musi, czy tamto musi, no to w porządku, jest naszym wspaniałym przyjacielem, kolegą, nie musimy grać, no bo... Ale czasami są drobne, naprawdę drobne odstępstwa od tego, staram się jednak mimo wszystko pilnować i zresztą powiem ci tak, nam się chce jeździć na te próby co 2 tygodnie. I rzadko je mamy w porównaniu do innych zespołów i może dlatego wszyscy zazwyczaj Znaczy, jakbyśmy się chcieli finansowo rozliczać, to za 2 opuszczone próby musiałby ktoś rzucić na paliwo 400 zł. No to dla pozostałych osób, które przyjechały na zmarnowanie. Ci wyłożyć 400, czyli wiesz, kasa za 10 koncertów za to, żeby na próbie nie było. Tak, ale wiadomo, że to jest ostatnia rzecz, o której rozmawiamy na próbach. Tak, czyli z jednej strony jest to hobby, a z drugiej strony hobby postawione na bardzo solidnych zasadach, tak. I zasadach, tak. Wiesz, no każdy muzyk, jeżeli nawet jest takim grajkiem jak ja, czy nie jest jakimś tam super profesjonalnym muzykiem, jak nie poświęci dziennie godziny na ćwiczenie, to idzie w dół, prawda? No, nie ma o poza czym tym, myślę, że widzisz, Maken, że są to osoby, które mają doświadczenie z różnych zespołów i myślę, że uciekają od tych złych doświadczeń, które kiedyś tam w przeszłości się pojawiały, a raczej teraz chcą kontynuować coś, co daje im radość i przyjemność. Nie
powoduje jakąś walkę, tarcia między sobą z jakichś błahych, jak się okazuje, powodów. Po tylu latach grania, wielu z nas ma już tu praktycznie 20 parę lat na ale na naszych młodych chcielibyśmy wypromować. No tak, tak. Sekcję dętą naszą na pewno chcielibyśmy zainspirować do tego, żeby poczuli ten klimat rootsowy i nie tylko. Także pozdrawiamy was, panowie, serdecznie. Generalnie wszystkich pozdrawiamy, naszych cały muzyków. Zespół. Wymieniam tylko kilku, a przecież to 12 osób, które, bez których nie byłoby Szaszamani. Analizujemy tutaj wszystkie odpowiedzi, które do nas spływają w temacie, czym jest roots w muzyce reggae. No i podjęliśmy już swoje decyzje. Pierwsza płytka wędruje do Patrycji, która napisała: dla mnie roots reggae to przede wszystkim korzenie muzyki reggae, wyjątkowy nurt, który wiąże się z pierwotnymi założeniami muzyki. To duchowa muzyka, która mówi o ważnych i ponadczasowych wartościach, mówi o niesprawiedliwości i braku tolerancji rasowej na świecie. To muzyka, która zawiera w sobie przekaz ważny po dziś dzień, mimo zmieniających się czasów i zmiennych wartości. I dlatego właśnie jest taka wyjątkowa. Zgadzacie się? Jak najbardziej. To kolejne głosy to już dotarły do nas drogą SMS-ową. Mamy tutaj taką wypowiedź. Roots to korzenie. Roots to podstawa wszystkiego. Korzenie tworzenia i korzenie odbioru. Coś absolutnie pierwszego i ostatecznego. Tak więc chyba najważniejszego. Nie wiemy jeszcze, kto to do nas napisał, ale przyznajemy mu tą nagrodę. A trzeci to był ten głos o dźwiękach, chyba, jak pamiętam. Witam. Roots w muzyce reggae to dla mnie ukazanie człowieczeństwa przyprawionego pierwiastkiem duchowości, podane w najbardziej naturalny sposób, za pomocą dźwięków, napisał Marcin. I jeszcze mamy jeden bonus, tak? Tak, bo chcieliśmy. Tak, stwierdziliśmy, że ta wypowiedź też nas bardzo ujęła. Ona jest długa, ale korzenna. Ale warta uwagi, więc przeczytam. Konrad napisał: czym jest roots w muzyce reggae? Roots w muzyce reggae jest fundamentem, który utrzymuje tę całą budowlę. Roots jest sercem, które za wszelką cenę chce dostarczyć tlen, by podtrzymać życie, by ogień dalej mógł płonąć. Roots w muzyce reggae jest odnośnikiem, od którego wszystko się zaczyna i z którego czerpie się siłę. Muzykę reggae zawsze porównuję do drzewa. Jest to drzewo, które ma piękne liście, gałęzie, kwiaty, którymi się zachwycamy, ale gdy przychodzi zima, to one odchodzą i wtedy uświadamiamy sobie, że to drzewo to coś więcej. Drzewo, które zaczyna się gdzieś głębiej, w ziemi, w korzeniach, w naszej duchowości. Korzenie to pewien niematerialny element, ale duchowa siła, która istnieje i dalej istnieć będzie, ponieważ jest silniejsza od wszystkiego. Choćby na festiwale reggae już nikt nie przychodził, to dalej będziemy my, ludzie, dla których roots reggae to coś więcej niż muzyka. To nasze życie. I dla tej osoby zespół osobiście wysyła płytę. To w zasadzie jest to, mieliśmy trzy, ale czwartą wyślemy. Domu. I to jest Konrad, który pięknie napisał, a w dodatku dodał: gorąco pozdrawiam Szaszamani, jestem wielkim fanem od czasu koncertu na Winter Reggae, a na tę epkę czekałem już od bardzo dawna. Ja myślę, Konrad, wielki szacunek dla takich ludzi jak ty, w ogóle warto to robić i będziemy to robić. Ja myślę, że Konrad po prostu napisał trochę i o nas w ten sposób. I jeszcze dodał, że odczuwa, że roots reggae w Polsce zaczyna się odradzać. To też jest. Wiesz co, też kiedyś dostaliśmy takiego maila, że następuje w Polsce taki reggae revival. Ja chciałbym, żeby rzeczywiście taki nurt się pojawił wśród grających tę muzykę. Może jesteśmy jakimś prekursorem, może dołączy do nas paraliż, kto wie, zobaczymy. Słuchajcie, jeszcze wracając do paraliżu prędzej. Wracając do zawartości muzycznej, do produkcji tej epki, za miks waszych nagrań odpowiedzialny jest holenderski producent czy producenci Bass Galore, którzy współpracowali wcześniej, czy współpracował, nie wiem, czy to jest jeden człowiek, to jest czy Baroner. Mark. Czyli jeden człowiek. Jeden człowiek, tak. Który wcześniej miksował też niektóre kawałki dla Damiana Syjona Fama na jego debiutanckim albumie, pamiętam. Chyba jeden. Jak dotarł do was? Jak nawiązaliście współpracę i dlaczego on, a nie ktoś inny? Tak naprawdę to tutaj siłą sprawczą był Tomek. Ja tylko Marka w zasadzie poznałem dzięki jego produkcjom związanym z Brisleyem Fordem, z Aswad, czy z Addisem Pablo, czyli synem Augustusa Pablo. A całe formalności dotyczące produkcji już załatwiał Tomek. Może on parę słów o tym opowie.
takich nieudanych próbach komunikacji w Polsce, bo to nazwę próby nieudane komunikacji z tymi, którzy mogliby nam pomóc to zmiksować. Wykonałem po prostu, nie wiem, postaw wypisałem tam do Marka, czy ma jakiś czas w ogóle na to, żeby się nami zająć, i wkleiłem mu po prostu ten rough mix, który żeśmy robili przy pomocy Wojtka Bachrańskiego. On powiedział, że podoba mi się, biorę, robię. No, wielka filozofia. No, i Dzisiaj właśnie ta globalna wioska chyba pozwala na docieranie do producentów. Podobało mu się, bo jest to roots reggae. On to nazwał roots reggae i chciał to zrobić, a podejrzewam, w tym czasie, kiedy robił nam płytę, z tego co mówił, że chyba tam miksował Midnight również, więc wiesz, jakby nie bardzo mamy przebicie na takich tego typu producentów, żeby mu się narzucić i w ogóle cokolwiek negocjować. Więc cieszę się, że jemu się spodobało i mam nadzieję, że więcej osób z Polski skorzysta z jego zdolności, jego, bo naprawdę tutaj 90% tego brzmienia to jest tylko i wyłącznie jego zasługa. Że plan jest też taki, że jeżeli kiedykolwiek jeszcze wejdziemy do studia i mielibyśmy gdziekolwiek miksować, liczę wam całego albumu. To Mark będzie chyba tutaj współproducentem. Bardzo byśmy chcieli, bo zaskoczył nas bardzo pozytywnie. Jesteśmy w ciężkim szoku po tym, co dostaliśmy. I bardzo zadowoleni. No i mamy nadzieję, że i będziemy to szybko współpracować i sprawnie, dalej. Co też... To prawda. No naprawdę niewiele osób potrafi w pewnych momentach odchudzać tą muzykę, niż ją pogrubiać, prawda? Dzisiaj słyszymy w reggae rock progresywny, bardzo dużo basów, bardzo dużo góry. To jest wszystko po prostu świetne. To jest wszystko świetne, tylko że my chcemy po prostu inaczej grać. Tutaj na tej płycie masz takie brzmienie łagodniejsze, środkiem bardziej. No i oczywiście Markowi zawdzięczamy duby, które przygotował na tą epkę. Nie jeszcze może fragment nam jednego wejdzie, to posłuchamy, ale to musimy się szybko pożegnać, słuchajcie. No panie, bardzo, że tak szybko panie i panowie, to był... Lepiej nas słuchać muzyki niż naszego gadania. Tak. To był zespół Shashamani, który napisał w swojej biografii: cenimy sobie niezależność twórczą, a nie nastawiamy się na działalność komercyjną, co chcemy podkreślić. Dziękuję wam bardzo za te słowa i życzę wam powodzenia. Wszystkiego dobrego i wesołych świąt wam życzymy. Czwórka. Brzmi dobrze.